Zatrzymywanie wody podskórnej, czyli tak zwana retencja wody, jest problemem, którego doświadcza praktycznie każda z nas. Pierwszą przyczyną takiej retencji jest nasz układ hormonalny, który gromadzi wodę pod skórą, gdy zbliżamy się do miesiączki. Jednak taka retencja zachodzi też w sytuacjach, kiedy mocno się stresujemy, kiedy mamy zerwaną noc, kiedy zjadłyśmy jakiś produkt, który nas uczula. Może to być również reakcja na zbyt ciężki trening albo zbytnie obciążenie również dietą, ponieważ jest to jakby reakcja stresowa. Żeby ograniczyć taką retencję, możemy wspomagać się naturalnymi naparami z pokrzywy. I tutaj polecam pokrzywę liściastą, którą możecie kupić w sklepie zielarskim, a niekoniecznie taką pokrzywę w saszetkach. Możemy wspomóc się również suplementami diety, które możemy kupić w aptece. Są różne delikatne diuretyki, którymi możemy wspomóc się właśnie przed miesiączką. Przyczyną może być też spożywanie zbyt dużej ilości żywności przetworzonej, która zawiera po prostu dużo soli. Do takich produktów należy wędlina, na przykład żółty ser, różnego rodzaju gotowe sosy, chipsy i słone przekąski. Warto też pamiętać, że białko samo w sobie, produkty białkowe, delikatnie nasilają efekt diuretyczny, dzięki czemu zwiększając ilość białka w diecie, możemy się wspomóc, jeżeli chodzi o zatrzymywanie wody podskórnej.